Czarzasty oburzony. Haniebne słowa Terleckiego. Sejm przerwał obrady. Opozycja, dosyć tego bałaganu. Nie pozwolimy, by kolejny bubel prawny wyszedł z Sejmu. Przerwę w obradach Izby wykorzystamy na przygotowanie kilkudziesięciu poprawek do projektu ustawy covidowej, zapowiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk. Mówimy PiS-owi jasno i precyzyjnie, naprawdę dosyć tego bałaganu, tego burdelu, polegającego na tym, że wnosicie ustawy na 3 godziny przed procedowaniem, podkreślił z kolei wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Lewica. Sejm nieoczekiwanie przerwał we wtorek 20 października nadzwyczajne posiedzenie. Stało się to po tym, jak opozycja wygrała głosowanie nad wnioskiem formalnym Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad o jeden dzień. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zarządził przerwę do środy do godzina 9. KO zapowiada kilkadziesiąt poprawek. Szef klubu KO zwracał uwagę, że projekt ustawy w sprawie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19, nad którym Sejm miał dziś obradować, wpłynął dopiero w poniedziałek o godzina 18. Wskazywał, że liczy on 45 stron i zawiera setki zmian dotyczących najważniejszej kwestii w Polsce, epidemii koronawirusa. Nigdy nie może być zgody na to, żeby procedować tak, jak robił to Sejm przez ostatnie 5 lat, mówił Tomczyk. Poinformował, że klub KO o godzina 14 organizuje spotkanie z ekspertami poświęcone przygotowaniu poprawek do projektu ustawy. My ten czas, kolejne 24 godziny, musimy wykorzystać na to, żeby przygotować pewnie około kilkudziesięciu poprawek do tej ustawy, żeby ta ustawa była jak najlepsza, żeby znowu z Sejmu nie wyszedł bubel prawny tak, jak to było w przypadku dziesiątek ustaw, które ten Sejm przegłosowuje, oświadczył Tomczyk. Czarzasty, to hochsztaplerka pisowska. Ryszard Terlecki, ogłaszając przerwę w obradach do środy, stwierdził, że opozycja, a ściślej mówiąc Platforma Obywatelska, chce zablokować przyjęcie projektu, na który czekają Polacy. Na słowa te zareagował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Lewica, mówiąc, że są one haniebne i propagandowe. Wystąpiliśmy ostatnio przeciwko temu, żeby pomysły opozycji były włączane do ustaw PiS-u, a wcześniej przez PiS blokowane jako propozycje opozycji, mówił. Po awanturach okazało się, że dołączono wreszcie projekty ustaw zgłaszane przez Lewicę, przez Koalicję, przez PSL do porządku obrad, dodał. Dzisiaj mamy kontynuację walki o rozum i o rozsądek. Koniec takiego czasu. Zaczynamy z tym bardzo mocno walczyć, żeby ustawy były zgłaszane na 10 godzin przed procedowaniem tych ustaw. Koniec takiego czasu, żeby 49 stron ustawy, dotykającej każdego z nas, każdej obywatelki i każdego obywatela, każdego lekarza, każdej osoby ze służby medycznej, były procedowane na kolanie przez 5 minut, mówił wicemarszałek Sejmu. PiS musi wreszcie zrozumieć, że nie da się w przeciągu 15 albo 20 godzin przeanalizować z odpowiedzialnymi ludźmi, którzy mają wiedzę na tematy medyczne, 49 stron poważnej ustawy, ocenił. To jest po prostu hochsztaplerka pisowska. My się po prostu na to nie zgadzamy. Dlatego poparliśmy wniosek dotyczący przełożenia obrad do jutra. Nie dlatego, że nie chcemy walczyć o ludzi, tylko dlatego, że chcemy walczyć z pisowską głupotą, wciskaną nam codziennie tylko po to, żeby propagandowo dobrze to wychodziło, podkreślił wicemarszałek Sejmu. Dosyć tego bałaganu. Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami zwrócił się do PiS, nie możecie zgłaszać bubli 49 stronnicowych i przepychać tego kolanem, bo będzie tak, jak z niechlubnymi podwyżkami, z całą sprawą związaną z ustawą ze zwierzętami futerkowymi. Czas skończyć z tym. I dzisiaj myśmy, jako opozycja, pokazali PiS-owi, że można inaczej. Zwracał też uwagę, że nikt nie zdołał dokładnie zapoznać się z projektem. To jest 49 bardzo konkretnych stron, bardzo konkretnych rozwiązań dobrych i złych. W związku z tym tak to traktuję. I mówimy PiS-owi jasno i precyzyjnie, naprawdę dosyć tego bałaganu, tego burdelu, polegającego na tym, że wnosicie ustawy na 3 godziny przed procedowaniem tych ustaw i po 3 godzinach przyjmujecie te ustawy, bo macie większość. Zwrócił się Czarzasty do posłów PiS.
Większość wynika z rozumu, a nie z prymitywnego podchodzenia, że macie 6 głosów więcej, podkreślił.